Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Worms Armageddon. I teraz zaczynam dość słabo, bo już tracę pierwszego robaka. Mam nadzieję, że to odrobię. W ogóle robiłem to na... Wylosowałem zamkniętą mapę. Ale postanowiłem wyłączyć tę górną ścianę. Dzięki temu można dalej powietrznych. A nie, nie można. A nie, jest cooldown. No to można, ale. Mina ominięta. Tam chyba mojego nie było, mam nadzieję. No i dobra robota jak na razie. Teraz pora na bota. To CPU 4 było, jeśli się nie mylę. A dobra, zwalę go po prostu do siebie. No, mogę to troszeczkę lepiej zrobić, ale... Tak też nie jest chyba źle. Dobra, wracam po krótkiej przerwie, bo miałem problem mały z wyświetlaczem w tej grze. Ale chyba teraz jest już wszystko ok. O nie, co ja zrobiłem? Ale jak to już w powietrzu jeszcze dostał? Mam nadzieję, że bot tego nie wykorzysta. Bo dość wyjątkowo słaba runda w moim wykonaniu. Ale miałem akurat takiego pecha, że mi zamknięto mapy wylosowało. Ale dość nie lubię na nich grać, ale... Cóż, przynajmniej coś dla odmiany. Więc jak gra nie wychodzi, trzeba użyć specjalnego itemu. O, tam jest na przykład... Apteczka. Aleluja. No i wreszcie udało się kogoś zrzucić. Erznot prawie spadł. Trochę miałem szczęścia, ale teraz niestety kolej Maxa. Który się myli, bo nie udało mu się strącić do wody Erznota. No i atakuję teraz zielonego. Okej, pora na... O, to będzie masakra. Użyję teraz Ming Wejsa. Aż replaya dostałem. Walacze dość długo się zastanawia. No, ten randomowy rzut granatem za wiele nie zmienił. Oj, teraz mogę Larego tutaj dobić ładnie. Pora na minigana.
96 HP, nawet dość dużo na, jak na tę broń. Zwykle 79 zadaje. No, shotgun z takiego dystansu z drugim strzałem może mieć problem. Nie trafia. Pedro Rivo. Nieważne jak głupiego się z siebie robię w internecie, i tak mało mam wyświetleń. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni. I myślę, że jego teleportuje po prostu. I tak Larry jest z takim niskim HP. Za wiele chyba nie zrobi. Weafel. Znowu shotgun. Nie wiem co te boty ostatnio tyle tych shotgunów używają. Chociaż też dość sporo min używają. No niestety ta... Mimo, że mają dostęp do specjalnych itemów, to ta sztuczna inteligencja nie jest najlepsza. Nie jest najlepiej wykonana. Myślę, że pójdę na pozycję walacze. No, może być. I pora na owce. No dobrze, ale teraz dość narażony jest Erznot na upadek. No ale tutaj nieźle skampiony jest Wardstone, więc bardzo źle nie będzie w tej turze. I dostałem wcześniej Crate Spy, czyli mogę zobaczyć, jakie itemy są ukryte. Tam jeszcze jest kij baseballowy. No i w sumie tyle, bo... A nie, jeszcze jest niska grawitacja. Też może się przydać. No i użyję gołębia. No, ataki z powietrza działają, ale tam zbyt dużej dziury nie było wcześniej. No i myślę, że będę antycypować bota i też użyję shotguna. No niestety nie zdążyłem się przesunąć. Aż 12 bez przesady. Czy to było prawie że mucnięcie. No i hashtag team, czyli CPU2, drugi poziom trudności. Nie trafił. No nie, ale szybko to mi zaskodziło niestety. Gdybym po prostu jedną kratkę przeskoczył, to już tak łatwo bym nie strącił, ale niestety bot musi być bez względy. Może napalm zrzucę, to zobaczę jak to się przebije. No dość słabo. To chyba nie ma sensu. No to było dość ryzykowne. Myślę, że użyję liny.
No i po prostu go zwalę, na przykład z Uzi. Myślę, że to powinno zadziałać. No, mogę jeszcze wcelować w Maxa, ale już aż tak nie ryzykowałem. Chociaż w sumie by to było bez ryzyka, bo on tak czy tak by spadł. No, ale mam nadzieję, że któryś z botów go zrzuci prędzej czy później. Co by tu zrobić? To jestem i tak dość zakop... No to dobra, to kopię tunel. W którejś tam turze uda mi się pewnie w końcu wydostać. Bomber dostał miną. I się zemścił za to. CPU-3 odpada. Wardstone. No, nim nie ma zbytnio co robić. No, dobra, już wyrzucam te wszystkie napalmy, bo takich nic z nimi zbytnio nie mogę zrobić. A skipowanie tur jest strasznie nudne. No, jeszcze daleko do Erznota. Tutaj sobie bym mógł zaryzykować w Maxa. Albo po prostu czegoś jest super owca zejdzie i ja go wtedy dobiję. Udało się. Nie do końca jak sobie wyobrażałem, ale... No, ale wyszło. No, raczej marnuję te ataki z powietrza. Tunel już wykopany, w następnej turze będę mógł atakować. Święty granat, widzę, tam jest w itemach. A, podejdę, czemu nie? No i znowu wpadłem w najprostszą pułapkę w grze. No trudno. Myślałem, że to perspektywa mnie trochę zgubiła. Erznot. No tutaj nie wiem w sumie co bym mógł sensownego zrobić. No może po prostu wyjdę z tej platformy i polecę w górę bardziej. Ile mi zostało tych ropów? 2. To chyba wystarczy. O, wiem jak to efektownie zakończyć. Ale nie, nie, nie banana bomb. Nie żaden banan. Ja tutaj... Kończy się zaraz... O nie. No i tak się kończy niepatrzenie się na... czas i... też wychodzenie bez sensu trochę, ale... przeciwnik... tego zbytnio nie zauważył.
Pewnie przez jego pozycję. No okej, okay, teraz skarab. Już Magic Bullet jest dostępny, więc spróbuję go użyć. Mam nadzieję, że nie zrobię jakiegoś dziwnego błędu. I bardzo dobrze. Trochę to jest OP. Może obniżę to obrażenia. Ale jak na razie wygrywam, bo ustawiłem duży cooldown do tego bulleta, więc nie był widoczny. Ale się udało. Myślę, że i tak dość wyrównana runda była. No dobra, podzielę to na dwa odcinki. Druga runda będzie później. No i do zobaczenia.